cześć, witajcie piraci w Assassin's Creed 4 Black Flag w odcinku 39. Okej, dość długo nie nagrywałem Assassina, bo oczywiście miałem paręnaście zapasowych odcinków, więc wiecie, troszeczkę jakby się zacofałem, ale spokojnie, żeby nie było, że ja potem coś zapominam. Ogólnie sobie jeszcze popatrzę, czy mogę coś wytworzyć. No ogólnie to ja chyba przez półtora tygodnia nie wchodziłem na swój profil Assassina. A tu sobie może zrobimy... o proszę, takie rzeczy. Sobie damy trochę ammo. Pięknie. A zużyjemy wszystkie kości, co tam. Przynajmniej będzie z tego jakiś użytek. Dobra, pięknie zrobione. Dobra, my biegniemy. Szczerze, nie zmieniałem tu żadnych ustawień. Gram na tej nówce karcie graficznej. Chociaż widzę, że teraz też są jakieś spadki FPS-ów. Wow, wow, wow. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Patrzcie. Dalej są spadki. Ciekaw tylko jestem, dlaczego tak. Ale dobra. Odświeżymy sobie jeszcze punkcik widokowy. I po prostu zajmiemy się tym, czym powinniśmy się zająć. Czyli misją fabularną. Pięknie, odświeżony punkt. Nic raczej nam takiego ciekawego nie odblokowało. Zatem... A nie, jest jakiś tam manuskrypt. Dobra. Jep. Widzę, że dojdzie raczej do walki. Do takiej dość kontrowersyjnej. Chwileczkę. Pistol. Jep. Ty. Jep. Dobra. Doskonale. O. Można go chyba przeszukać. Tak. Ciekawe, co on będzie miał. A, bombki dymne. Bardzo długo ogólnie nie nagrywałem, no bo miałem zapasowe odcinki, codziennie wysyłam tego Assassina po jednym odcinku, żebyście mieli co oglądać. A odnośnie świąt, które będą się zbliżać za jakiś czas, dokładnie za parę dni, 2-3 dni, nie wiem, może nagram coś świątecznego. Nie wiem, jakąś grę, nie wiem, na pewno są jakieś gry świąteczne, które mogłyby być na moim kanale jako, wiecie, taki content, jako taka, nie wiem, z okazji świąt po prostu, żeby zrobić coś innego, coś dla odmiany. Jep, pięknie, lecisz i padasz, dobra. On mi tu już padł. Ale wolę miecze. Miecze. Wyrok na komandora. Dobra, zaczynamy misję. Ostatnio żeśmy beczki z prochami szukali. Konopie? Zachciało wam się zioła? Oj. A to ciekawe. By the governor's wishes, sir. This is a direct order, soldier. You will take position on the grounded galleon and await the commodore's further orders. Is that clear? Aye, sir. Proszę. The conniving bastard. Someone ought to slit the commodore's throat before he gets a chance to bark those orders. You think so? We're dead in the water otherwise. All right. Your brains are baked. I won't take no part in killing the commodore. Not one of the king's men. Ło! Myślałem, że go zabije. A on go tylko oszołomił. Dobra. Czyli w końcu coś typu dogoń i zabij. Dobra, śledź strażników. Robimy. Aha. Dobrze. Ale to jednak dobrze robimy. Kurde, w tych miastach zawsze są lagi.
to się nie dziwić, że są potem takie spadki FPS-ów. Dobra. Śledzimy typa. Lol, jak on dziwnie skoczył. Jakby, nie wiem, po bananu. O kurde. To są mocne spadki. Spokojnie, spokojnie. O kurde. Nie możemy dać się wykryć, to jest pewne. O fuck. Dobra, ukrywamy się tu, żeby nas drań nie wykrył. No bo inaczej kapa. No patrzcie, trzeba się na dach wspiąć, bo widzę, że inaczej tak się nie będziemy bawić. Patrz, zaraz mnie wszystko wykryje. Dobra. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. No chodź tu. Ja, dobra. To jeszcze nam ucieknie. Kurde. Wyjątkowo mocne są te lagi tutaj. Nie no, trzeba coś zabić. O kurde. Takie spadki, że to jest po prostu masakra. Dobra. No, come on. A oni teraz będą mnie tutaj masakrować. Dobra, to my ich to zniszczymy bez problemu. Jep. A patrz, tamten nie musiał zniszczyć. Kurde, szybciej. No kurde, stracę ich z głowy. Z oczu. Ale z głowy też. Dobra. Mamy jeszcze co do zabicia, więc nie macie co tutaj, wiecie, denerwować się. Jep. I cel już mamy wykonany. A my możemy ich śledzić. Boże, co to za lagi są dzisiaj. Naprawdę. Jep, skocz! A, to był rozsądny jump. Patrz, tamten typowy będzie mnie szukał. I to beznamiętnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Nie bój się. No kurde. To my im uciekamy. Zatem. Szybko, szybko. Załatwić ich tutaj trzeba. Dobra. Aj, ale żem teraz narobił sobie problemów. Nie, dobra, spieprzamy im. A, przechwycili mnie. Szuję. Nie mogę doprowadzić do tego, żeby mnie wykryli tamci. Ale widzę, że tamci po prostu... No, wykrycie, dobrze. Pięknie. A to wszystko wina tamtych durniów. Podziękujcie tylko im. A lagi, nie wiem, czemu mnie tak tutaj drażnią. Nie wiem, są spadki dramatyczne. Ale... No cóż. Spodziewałem się czegoś innego, ale... No mniejsza o to. Aha, nie zapisało mi wszystkiego. Jak miło. Dobra. Przynajmniej będę wiedział, na czym stoję. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jep, taki skok zrobię. O, że aż sobie wpadłem nawet do wody. Dobra. Teraz już mi nic nie powinno tutaj
przeszkadzać w sumie. Dobra, tamten mnie nie wykrył. Na spokojnie to zrobiłem. Dobra. I co teraz? Wezmę sobie lepiej strzałki usypiające na wszelki to wypadek. Jakby się naprawdę miało coś dziać. O, to ty, nie ma tu. Nie ma takiej zabawy. Najlepiej tak i będziemy śledzić. Wtedy mamy już 100% pewność, że nas tu nie wykryją. A my skorzystamy na tym, bo przynajmniej wymieniemy tych pajaców angielskich. My będziemy mieli większe szanse na dotarcie. Dobra. Jest tutaj nasz strażnik. Dobra. Tym razem nam się to uda bez problemu. Zgładź komandora Chamberlaina. A, z powietrza, dobra. No to nie ma sprawy, my już się tam udajemy i na lajcie go wykończymy z powietrza. Dobra. Jak sobie tam życzycie. O, to już nie ma takich spadków FPS-ów i tutaj naprawdę ładnie to chodzi. Przy morzu przynajmniej. O, i tutaj już jest zarąbiście. Co mnie tutaj cieszy w sumie. Dobra, teraz uważamy na tych idiotów. Chamberlain, żegnaj się z życiem. Dobra. My się udajemy na górę, bo chodzi o to, że my mamy go zgładzić z powietrza. A więc tak też zrobimy. Niestety popełniłem błąd z naszym Julianem Dukasem, gdzie też mogłem zabić go z powietrza, ale mi nie wyszło, więc może tym razem tutaj wyjdzie mi to. Kurde. Dobra. Zabijemy go spokojnie. Tylko jakby to tak profesjonalnie. On cały czas się porusza. O, doprawdy? Czekaj. O, dobra. Uciszyliśmy go, a my mamy okazję go zabić po prostu. Dobra, z 20 metrów damy radę go zabić? No raczej niezbyt. O, obniżymy sobie trochę trudności. Dobra. I jedziemy z nim. Yep. Poszło. No widzisz. Jaki staruch. Jaki syfilis. Ja nie mam syfu na czole, ale dobra. Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, Prostaku. You may have taken my life, but you have not improved by any measure. Does some purpose keep you talking? If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross trees. Worm. Papatki, staruszku! Idź wąchać kwiatki. I po piracku żeśmy go załatwili. Bardziej po asasyńsku, ale piracku też. Pięknie. Tak, ocenimy sobie to wspomnienie. Na 5. Bo się oczywiście jak najbardziej podobało. Tylko te lagi, no. Trochę takie wkurzające. Dobra. Teraz sobie powalczymy trochę z tymi Angolami. Cieniasami. Nara! Bombę zostawiam wam. Jep. Pięknie.
Dobra, my się już tutaj zbijamy. A więc gdzie mamy taką misję fabularną? Nasza misja to będzie teraz tam, więc... O, tu się nie tepnę, bo nie synchronizowałem się z tym punktem. Ale mogę tu się tepnąć, dobra. Aha, niedostępna, a to z jakiej racji? Jeśli mogę wiedzieć, rzecz jasna. Trochę głupie. O, jaki skok. O kurde. Pięknie. Dobra. Znikamy im z pola widzenia. Możemy robić co powinniśmy w sumie. Aha, dlatego nie mogłem się tepnąć, bo byłem w trybie konfliktu. A to dlatego też. Dobra, teraz się mogę tepnąć tam. Mapa. Pomyliły ci się chyba przyciski, Skorpiuś. Okej, jest. Tepamy się. Co, jak to niedostępne? O co kaman? Co jest grane? Czemu nie mogę? A! Lagi, rażą. Nawet na Karaibach muszą lagi być. O, wpytę. W Nassau są największe lagi. Tak ja twierdzę przynajmniej. No co, przyjdziesz do mnie? I tak po prostu mnie zabijesz? A, nawieję wam. Boże. Gorszych lagów chyba nawet w Afryce nie ma. Dobra. Nassau, ogarnij się, plisa. O Boże. Dobra, nic za to nie poradzę. Biegniemy do tego celu misji. Nie wiem, przy okazji coś jeszcze może zrobimy, zanim naprawdę się stąd ulotnimy. O, nie doskoczył tam, a szkoda. Na wielka szkoda. Ale powiem wam, misja była taka dość taka ostateczna, bo to była walka, było zabicie bossa. Więc wiecie. Drugi trzeci już templariusz, bo był tak. Prince, Dukas i teraz ten Chamberlain. No to mamy już trzech z głowy. To ciekaw, tylko jeszcze jestem tak, jeszcze jest Rogers i Laureano Torres. No to dwóch albo jeszcze trzech templariuszy, bo to jeszcze ktoś pewnie może współpracować z nimi. Więc to pewnie jeszcze nie koniec. Ale bardzo możliwe, żeśmy już dość rzeczy zrobili. To na tyle takich, żeby po prostu... Ale patrzcie, musieli wkopać do tego Nassau tych pieprzonych Angolów. Oj, jak już tylko Rogers zniknie z powierzchni ziemi, to spokojnie na luzaku znikną te Angole z pola widzenia i z Nassau. Dobra, może my sobie jeszcze coś kupimy dla naszego statku. Sprzedamy sobie trochę cukru i rumu. Ktoś mi pisał w komentarzu, że rum i cukier powinienem sprzedawać w sklepie od broni. No co prawda jest tym racja. O kurde, ciekawe ile bym dostał za 800 płótna. Jaka kasa, ale nie, wolę ją zostawić. Wygląd... Co? Nie stać mi na ulepszenia? A to dziady. Dziady jak nic. Dobra. A jakie mam tam galiony? No muszę się po prostu odświeżyć. Galion w kształcie Feniksa. Łowcy. Aha. Dobra. Galion. No trochę, żebym się zapomniał. No muszę przyznać. Co mam nałożone w ogóle? Elitarne żagle, karmazynowe. A wezmę sobie to. Elitarny galion. I coś chyba jeszcze mogę. Nie. Dobra. Jak nic nie mogę ulepszyć, to nie będę się męczył. Gdzieś jest kurier, ale chyba już mi przepadł. Jednocześnie
A to jeszcze może sobie coś kupię u tego, u handlarza bronią. Mieczyki. A z mieczyków już nic nie kupię. Jakieś odzionka, odzienka. Brązowy płaszczyk. A mam odzienie kapra. No to sobie zostawiam. Ciekawe, ile tutaj bym dostał za to kasy. Ale to chyba nie różni się tym. Bo będzie pewnie to samo, nie? O, wiedziałem. A jakieś upgrade'y dla Edwarda? Bo przydałyby się. Z pewnością. Kość żarłacza białego. Dobra. Strzałki z liną będą jeszcze. A to już chyba później o wiele, ale będą. Z tego co mi wiadomo. Dobra. Kość żarłacza białego, jeśli mi będzie stać oczywiście. Kość żarłacza białego. No to kupię jedną kość. Na drugą mnie nie będzie stać. Chyba, że sprzedam trochę płótna. Tak, chyba, że sprzedam trochę tego płótna. Albo te skórki mogę też sprzedać. Nie wiem. Ja bym trochę zbycił tego ładunku. A dobra, dajmy tyle na przykład. No i dobra, i teraz możemy sobie kupić drugą kość żarłacza białego. Proszę bardzo. Jep. Okej, wytwarzanie. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli takiego. Jest, strzałki usypiające 2. I teraz bo będziemy mogli ich mieć. A, działanie zmienia, że cel usypiający będzie sobie spał o 20 sekund dłużej. No to w sumie dobrze. No i w sumie mamy prawie wszystkie upgrade'y, z wyjątkiem tych dwóch. Z tych dwóch w sumie jeszcze mamy 4 upgrade'y do zrobienia, więc naprawdę już malutko zostało. A nasz Edward już jest tak przypakowany, że to jest po prostu epickość. Myślałem, że deszcz jeszcze spadnie, bo brakowało tylko jeszcze tego. Odświeżymy sobie jeszcze punkt widokowy. No bo wiecie, nie zrobiłem tego, a tak w ramach tego, że jestem... Co ty, idioto, robisz? Boże święty, co ty... Samobójca jesteś? Chcesz się zabić? Kurde, bogactwo przed tobą czeka, a ty już planujesz jakieś samobójstwo popełnić. No, Edward, czasami stuknąłbyś się w ten łeb. I naprawdę, no, zastanowił się, co ty robisz. Dobra. Odświeżaj ten punkt. Szczerze przyznam, myślałem, że będę grał bez lagów. Ale pomyliłem się troszeczkę. Jednak będą te lagi. W pewnej mierze. O, tutaj będzie kuferek do zebrania. Bo widzę sobie tutaj taki pewien kuferek, który sobie zbiorę teraz. Noc się zrobiła, to może tak trochę dziwnie nie widać mnie. A sorry, odbiło mi się po tym rumie, którego za dużo wypiłem. A wiecie, może mi się tak porządnie odbimbać. A chwileczkę, jak... nie, to nie jest ten statek teleportacyjny do kawki. Dobra, gdzie to jest mniej więcej? Tutaj mamy Brander. Okej, okay, dobra. Ło, ło, ło. No patrzcie, w Nassau są zajebiście okropne lagi. Nie wiadomo z jakiej przyczyny, to wiadomo, miasto, ale... Pokija te lagi, no mnie nie są potrzebne w zupełności. Zaczynamy misję dalej. Commodore's dead. Are we ready? Co? We're close. We've got a problem with the galleon. There's a couple of dozen. Bloody hell. Oh, kurde. You'd raise a cloud here, Klaus. You shot on it. Whoa. To blow New Providence off the rocks. Lay off me, mate. I'm well chafed. Szczerze, niepotrzebnie go tak obił. Ale niech będzie. Dobra, zobaczymy, co oni teraz będą kombinować.
Dobra, gdzieś się tepam. Pewnie tu lagi zaatakują, nie? Zaatakujecie lagi, nie? Wiecie, ja tak gadam celowo, bo widzicie, i mówię o takich lagach jak te. Ale no i tak nic nie poradzę, będą lagi nawet przy takiej mojej karcie graficznej, którą posiadam obecnie, to nie ma, to chyba nie robi różnicy. No ładuj się. Aha, teraz eskortujemy Brander. Dobra, nie ma sprawy, możemy to eskortować, a jakieś tam były cele. Użyj moździerza do zatopienia statku, zatop statek przy użyciu beczek. To wiecie co? Może ja tu zakończę już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 39 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I trzymajcie się piraci przypadkiem, żebyście się tam nie opili, nie naćpali się konopi, która była w dzisiejszym odcinku, bo no nie chcę, żeby widzowie kamraci się zatruli czymś. Trzymajcie się, na razie.